Kaśka z Poligonu Romowego. Tu Malwina z Zakątka Czytelniczego, a to jest nasz podcast Bez Przerwy. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu Bez Przerwy. Dzisiaj poruszymy temat, o którym już powiedziano chyba wszystko, jednak chciałybyśmy dołożyć też cegiełkę z naszego podwórka, jak my widzimy ten temat. A mianowicie przeanalizujemy sobie sytuację taką hipotetyczną, że przychodzi na przykład do nas koleżanka i się pyta, jak rozpocząć współpracę z wydawnictwami. Myślę, że powiemy, jak my to zrobiłyśmy, jak wygląda to z naszego punktu widzenia, jakie mamy rady dla początkujących, co robić, czego nie robić i jak nie dać się wykorzystać. Tak, to jest chyba najważniejsze, żeby nie dać się wykorzystać. Tak, chociaż to brzmi dość brutalnie, to mimo wszystko wydaje mi się, że sporo blogerów, szczególnie tych, no, może ustalmy, że mówiąc bloger, mamy na myśli osobę, która tworzy na własnej stronie, która tworzy na Instagramie, na TikToku, na YouTubie, chociaż o YouTubie akurat najmniej mamy chyba do powiedzenia, ale niech to będzie tak, że jest to taka ogólna nazwa każdego człowieka, który działa w sieci. I myślę, że te takie młode pokolenie, czyli nowi blogerzy, dają się jednak wykorzystywać. To znaczy w zamian za barterową książkę są w stanie zrobić bardzo wiele. Te osoby, które zaczynały, tak jak my, te 3-4 lata temu, podchodzą do tego już troszeczkę inaczej, chociaż też nie wszyscy. Natomiast dość wyraźnie widać, że w momencie, kiedy się przez te 3 lata działało w barterze, i nagle się człowiek budzi i myśli, kurczę, to jest nieopłacalne, to jest wykorzystywanie mnie i społeczności, którą udało mi się zbudować w sieci. I ciężko jest przeskoczyć na tą półeczkę wyżej. No ale zobacz, to co kiedyś nam się wydawało szczytem marzeń, czyli na przykład dostać książkę w zamian za recenzję, teraz już tym szczytem nie jest. Ale 3 lata temu oczekiwano od Ciebie recenzji na blogu, tak? Bo zaczynałaś od bloga. Teraz lista wymagań to jest już tak, zapowiedź na blogu, zapowiedź na Facebooku, zapowiedź na Instagramie. Recenzja na blogu, recenzja na Instagramie, recenzja na Facebooku, do tego Instastory, do tego opinia na Lubimy Czytać, na Empiku, na 5 innych portalach czytelniczych, na 5 innych księgarniach internetowych, no i jakby trochę się to zmieniło na niekorzyść blogera. Zaryzykowałabym nawet stwierdzenie, że wtedy nie ma nawet takiej przyjemności z czytania. No przede wszystkim dostajesz termin, tak? Masz 3 tygodnie na przeczytanie książki, na napisanie recenzji do siebie. Przecież tego, co napiszesz na swoim blogu, nie możesz skopiować i opublikować gdzie indziej. Nawet we fragmencie, bo to automatycznie obniża wartość twojej strony. No po co pisać na blogu, jeżeli ten blog będzie na 127 stronie w Google'ach, bo na pierwszym miejscu będzie twoja opinia, ale opublikowana na większym portalu. No dobra, ale zaczęłyśmy z takiej grubej rury, ale może zacznijmy od początku. Jak zacząć? Pisać, budować własną bazę. Pisać o książkach, które się przeczytało, które się ma na półce, które można wypożyczyć z biblioteki, ewentualnie korzystać z bookturów, które przecież się odbywają ciągle i bez przerwy. Brać udział w akcjach czytelniczych, spotkaniach autorskich, spotkaniach na targach na przykład. Brać udział w konkursach i wygrywać nowości, bo wcale nie tak trudno jest wygrać, jeżeli na przykład wydawnictwo organizuje konkurs i tych książek jest do wygrania sporo. Ja od siebie dodam, że wielokrotnie biblioteki mają też darmowy dostęp do Legimi i można książkę przeczytać naprawdę za darmo, niekoniecznie idąc po nią fizycznie, tym bardziej, że teraz mamy takie czasy, jakie mamy. Czyli niekoniecznie idąc po nią fizycznie, ale zgłaszając się mailowo do biblioteki, otrzymać kod i z tego kodu skorzystać i książkę przeczytać, nawet nowość, nawet jeszcze czasem przedpremierowo, bo ostatnio 4. strona robi takie niespodzianki. Tak, a nawet jeżeli nie, to na Lubimy Czytać, nawet jeżeli nie, to wykupienie pakietu Legimi
To jest chyba koszt około 35 zł miesięcznie, więc właściwie jedna książka. Cena jednej książki. Czytać można do oporu. Zależy chyba też od pakietu. Czy mówisz już o tym najpełniejszym pakiecie? Wydaje mi się, że ten najpełniejszy kosztuje około 40 zł. Także wydaje mi się, że od tego należałoby zacząć i tworzyć no, taką podstawę. Ja pamiętam, że jak ja zaczynałam, to bardzo popularne było zakładanie bloga, pisanie jednej notki, najczęściej takiej osobie i następnego dnia wysłanie maili do wydawnictw. Takie kwiatki też się pojawiały. No to nie o to chodzi. No. Trzeba najpierw zebrać wokół siebie jakichś czytelników, obserwatorów i potem można działać. Czy są jakieś normy, jakiś limit, od którego należy, powinno się, można próbować? Czy czekamy, aż wydawnictwo się do nas odezwie? Jak to jest w tej chwili? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie liczyłabym na to, że wydawnictwo się do nas odezwie, bo w tej chwili oni już mają swoje bazy recenzentów. Można się do nich zgłosić, zapytać. Myślę, że prędzej niż liczyć na to, że ktoś nas znajdzie w otchłani internetu. Natomiast limity, no myślę, że jak ktoś ma 100 obserwujących na przykład na Instagramie, no to automatycznie przegrywa z tymi osobami, które mają 1000, ale no ten 1000 myślę potraktowałabym jako tą taką dolną granicę, pod warunkiem, że działa się regularnie, że robi się w miarę dobre zdjęcia, no że ktoś się jednak do tego przykłada, no i że ktoś do was zagląda, no bo jednak mieć 1000 arabskich obserwatorów to nie to samo, co 1000 czytelników z Kielc. Czemu Kielc? Nie wiem. Z jakiegokolwiek polskiego miasta, no. Chodzi o to, żeby pisać jednak do polskich dla polskich odbiorców. A nie masz wrażenia, że na przykład to, że czyta się więcej na przykład polskiej literatury trochę pozwala bardziej się wybić takiemu na przykład instagramerowi, który nawiązuje gdzieś tam kontakt, oznacza autora w relacjach, da się poznać? Czy to nie ma znaczenia? Myślę, że wybić się, owszem, ale nadal taki wybity no raczej nie może liczyć na to, że wydawnictwo do niego przyjdzie, a autorzy nie mają egzemplarzy autorskich w takich ilościach, żeby je rozdawać na prawo i lewo. Ale mają. No mają, ale no ustalmy konkrety. Jest to około 10, powiedzmy 15 egzemplarzy. No to dostajesz 10 egzemplarzy, jeden zostawiasz sobie na półce, jeden dajesz rodzicom, siostrze, bratu, cioci, jeden przeznaczasz na konkurs, czy dwa na konkurs, oddajesz coś na akcję charytatywną, no i nic nie zostaje. Czyli to o takich liczbach mówimy, nie że 100 na przykład dostaje autor. Okej. Okay. Nie ma czego rozdawać. Tym bardziej, że autor bardzo często musi też zadbać o reklamę, więc no musi zorganizować jakiś konkurs, musi zorganizować, nie wiem, book tour czy coś takiego. No. Więc bardzo często jest tak, że autorzy kupują książki w wydawnictwie, żeby zorganizować zabawy dla swoich czytelników. Poczekaj, czyli ty mi teraz mówisz, że autor sam z własnych pieniędzy kupuje swoją książkę w wydawnictwie, żeby ewentualnie ją przeznaczyć na konkurs albo ją komuś sprezentować? Dostaje oczywiście lepszą cenę niż widzimy na okładce, czy jaką tam jest gdzieś dostępna, ale bardzo często, niestety, to się zdarza, że jest tak, że autorowi bardziej opłaca się kupić książkę w promocyjnej cenie w księgarni internetowej niż u wydawcy, bo wychodzi taniej. Bo na przykład wydawca ma zasadę, że sprzedaje, ale tylko 50 sztuk. No więc jaka by ta kwota nie była, to jak ją przemnożysz przez 50, to czasami bardziej się opłaca kupić 20 w księgarni internetowej. Autorzy też nie zarabiają tej ceny, która jest na okładce. Nie, no to się domyślałam, jak gdyby, no to było dla mnie logiczne, że autor pewnie z książki, jak ma 3 złote, to jest dobrze? No, to jest dobrze. Dobra, ale my mówiłyśmy o... Znowu zboczyłyśmy z tematu, lubimy sobie dywagować na różne kwestie. A więc co? Piszemy szczerze, czy trochę podkoloryzowujemy swoją opinię o książce? A opłaca no się to jest takie. Ale opłaca się to jest kontrowersyjne trochę, nie? Książki
stracić grono czytelników, bo się podkoloryzowało. Ale skąd wiesz, ale ta druga strona nie wie, czy podkoloryzowałaś, czy nie. No ale zakładamy, że czytam, że piszę opinię o książce, polecam ją, mój obserwator po nią sięga i nagle się okazuje, że kurwa, co napisała, że tego się czytać nie da. No ale to wielokrotnie musiałybyśmy się z czymś takim zmagać, bo przecież są różne gusta, tak? I na przykład mi się podobają na przykład książki Kasi Haner, a ktoś inny przeczyta i ja powiem, sięgnijcie, bo to jest fajna książka, na pewno się oderwiecie, zapomniecie o rzeczywistości, a ktoś inny powie, jaka dziwna kolesiuwa, co ona mi w ogóle poleciła. No to tak, to sięgnijmy no to po zawsze recenzje, się z tym takim będziemy... które zaczynają się od tego, nigdy nie czytam kryminałów, ale się skusiłam, więc mi się nie podobało. No to nie o to chodzi. Ktoś cię obserwuje, bo wie, po co sięgasz i liczy się z twoim zdaniem. Z takiego wychodzę założenia. Zresztą ja zawsze jak czytam książkę, bo na przykład praktycznie nie czytam fantastyki, natomiast od czasu do czasu mam ochotę spróbować, bo być może się przekonam. I najczęściej trafiam na naprawdę fajne książki. I nawet jeżeli coś dla mnie jest trudne, bo ja na przykład nie potrafię sobie wyobrazić świata, który stworzył autor, no to zastanawiam się, dla kogo ta książka jest, komu by się spodobała, kto by się odnalazł w tym świecie. Bo właśnie wychodzę z założenia, że czytelnicy są różni. Ale znowu chyba uciekłyśmy daleko. Tak. Uciekłyśmy. Nie koloryzujemy, piszemy prawdę, nie boimy się wytykać błędów, nie boimy się krytykować. Ale róbmy to sensownie, nie na zasadzie no kulturalnie. Nie podobało mi się, bo nie. Tylko no tak. Nie podobało mi się, bo bohaterowie na przykład byli infantylni, bo nie rozumiałam postępowania, bo nie umiałam się utożsamić z bohaterem, tak? Bo na przykład oczekiwałam, że będzie więcej romansu w romansie, a było za dużo scen sensacyjnych. No trzeba umieć też uzasadnić swoje zdanie, bo pisanie to była super książka, podobała mi się, a wcześniej dwa akapity z opisu z tyłu książki, no to jednak obawiam się, że wydawca nie zwróci na taką opinię uwagi. No raczej nie, chociaż ja na przykład mam takie wydawnictwo, któremu liczę błędy w książce. I piszę, że błędów było 35. Ale współpracują ze mną nadal. No bo już wyrobiłaś sobie markę i liczą się swoim zdaniem. No być może, no. Uważam, że nie ma sensu oszukiwać czytelników, bo jeżeli udało mi się zgromadzić kilka tysięcy osób, które do mnie zagląda na Instagramie, mam stałych czytelników bloga, no to nie ma sensu tracić tego poziomu tylko dlatego, że coś dostałam książkę za darmo i mam się czuć zobowiązana, zresztą za darmo. Nie używajmy w ogóle takich słów, bo to nie jest książka za darmo. No nie na tym to polega. No tak, tylko ciągle pamiętaj, że mówimy o osobach, które początkujące są i które chcą jak gdyby zacząć w cudzysłowie karierę jako recenzent. Tak, ale jeżeli chcą zacząć, to muszą już mieć jakieś grono odbiorców, bo nie można pisać bloga do nikogo i liczyć na to, że coś się dostanie. Czyli co? Czyli budujemy społeczeństwo wokół siebie, ale nie osiadamy na laurach, tylko też sami się chyba udzielamy, prawda? Żebyśmy byli rozpoznawalni, żeby inne osoby nas kojarzyły, żebyśmy byli aktywni. I nie byli takimi biernymi twórcami. Dokładnie tak. Trzeba tu uważać jeszcze, myślę, że to warto zaznaczyć, na różnego rodzaju portale, które oferują książki w zamian za opinie. I o ile są to książki, jak na przykład Czytam Pierwszy, gdzie punkty wymienia się na konkretne tytuły, możesz sobie wybrać tytuł i albo go zrecenzować, albo nie, bo jakby nie ma takiego obowiązku. Natomiast jeżeli tego nie zrobisz, no to nie zyskasz kolejnych punktów, które można wymienić. No ale są portale, które szukają recenzentów. No to brzmi świetnie zostać recenzentem portalu literackiego czy czytelniczego. Natomiast trzeba uważać na regulaminy, ponieważ takie portale często zaznaczają sobie, że opinia musi się pojawić u nich. Nie na twoim blogu, tylko u nich. W związku z tym, jeżeli chcesz opublikować później tę recenzję u siebie, to musisz napisać drugą, bo nie możesz opublikować tego samego. I nawet nie wiem, czy na tym portalu się jest podpisanym jakoś tam, nie wiem, zmieniaj nazwiska. Czyli jestem takim ghostwriterem. No i przenoszę swoje prawa do mojego tekstu na portal za darmo. Przenoszę tak. Te prawa. Tak. Bez żadnego wynagrodzenia. Tak. Czyli nawet nie budujesz własnej bazy.
Co innego, gdyby się podpisało tą osobę, tak, z imienia i nazwiska pod tym... No i linku do bloga. Na przykład. Ale wątpię, żeby no nie, to tak no to... działało. No to nie popieramy takich działań zdecydowanie, bo no, za takie coś, no to już powinno być wynagrodzenie. A tutaj ewidentnie po prostu... No jest to wykorzystywanie, po prostu. No nie bójmy się tego słowa, naprawdę jest to jedyne odpowiednie określenie. Tak więc uważajmy na to, co oferują portale. Ja wiem, że ja jestem dziwna, bo ja zawsze czytam różnego rodzaju regulaminy, czytam dość dokładnie i wielokrotnie się zastanawiam nad kwestiami licencji, nielicencji, tam przenoszenia tych autorskich praw majątkowych i tak dalej. Może się to wydawać bełkotem, jednak wychodzi na to, że trzeba to bardzo uważnie i wnikliwie czytać, bo potem może się okazać, że na przykład sobie ten tekst opublikujemy na blogu, mimo że wcześniej pojawił się na tym portalu i nagle portal będzie chciał tutaj wyciągnąć jakieś konsekwencje wobec nas, a my tego nie byliśmy w ogóle wcześniej świadomi. Dokładnie. No czeka na nas dużo takich zasad, jakbym powiedziała, i pułapek. Także no trzeba wnikliwie czytać, zapoznawać się i nie bać się zadawać pytań. Czyli co? Czyli nie możemy być takimi hura optymistami, jeżeli już uda nam się nawiązać współpracę z jakimś portalem albo z wydawnictwem, tylko warto tutaj popatrzeć na korzyści i na wymagania. Tak. No wymagania są coraz większe u wydawców. Rzeczywiście mnożą się, no bo mnożą się też media społecznościowe, więc jakby chodzi o to, żeby pojawić się wszędzie. Natomiast po drugiej stronie siedzi człowiek, z którym można się dogadać. Więc jeżeli dostaję listę wymagań, a zależy mi na tej książce, no to stawiam sytuację jasno. W barterze mogę zrobić to i to. I tyle. I liczymy się z tym, że po prostu wtedy wydawnictwo nam odmówi. Zawsze się musimy z tym liczyć. Bez względu na to, nawet jeżeli zgodzisz się na to, że opublikujesz recenzję, opinię, zapowiedź w 30 różnych miejscach, to jaką masz gwarancję, że po tej jednej książce dostaniesz drugą? Ja ostatnio trafiłam w ogóle na... To było chyba wydawnictwo Jaguar i oni sami stworzyli jak gdyby taki konspekt tego, jakie są zasady współpracy z tym wydawnictwem. I tam było to bardzo fajnie napisane. Że jeżeli piszemy maila do wydawcy, to co tam w nim zawieramy? Że imię, nazwisko, skąd jesteśmy, jaką literaturę czytamy, czy mamy jakieś kanały w social mediach, czy mamy bloga, żeby podać linki do tego, żeby napisać, jakie książki z ich oferty nas interesują. Żeby nie było to takie na zasadzie: cześć, prowadzę bloga, chętnie was zrecenzuję. Książkę daj. No właśnie. Właśnie w ten sposób. I myślę, że to jest fajna wskazówka dla początkujących blogerów właśnie, jak formułować między innymi też te maile do wydawców. Myślę, że przy okazji warto wspomnieć też o takiej sytuacji, która jakiś czas temu miała miejsce, gdzie przez przypadek pracownik wydawnictwa wysłał maila nie do tej osoby, co trzeba. I bloger został nazwany, jak on tam został nazwany. Nie bloger, tylko żebro książka, to by chyba tak, była. Że, bo właściwie tak to może zostać odebrane, tak? Że my się prosimy o książki. Natomiast ja podchodzę do tego zupełnie inaczej. Bloger jest słupem ogłoszeniowym. Po prostu. Bardzo brzydko to nazywając, ale tak to działa. Za reklamę się płaci. W związku z tym, jeżeli oni nam nie chcą płacić za to, że my piszemy o ich książkach i robimy szum medialny wokół tytułu, to przynajmniej powinni nas szanować. Ja myślę, że to nie jest jedyna taka sytuacja. No tutaj akurat wypłynęło, choć miało nie wypłynąć, ale ja myślę, że sporo jest takich osób w wydawnictwach, które mają takie podejście do tego. Szczególnie jeżeli ktoś jest rzeczywiście takim początkującym, tydzień temu założył swój kanał i wydaje mu się nie wiadomo co.
Ale z tą żebroksiążką, to z tego co pamiętam, to nie była taka sytuacja, że to był ktoś początkujący, Nie, nie, tylko nie, to nie. była osoba, która już faktycznie tam ma swoją społeczność i współpracowała z nimi przy jakimś wcześniejszym tytule i nawet udostępniła tego maila swoją treść w mediach społecznościowych. I to był naprawdę fajnie napisany mail. No, nigdy nie wiadomo, na kogo trafimy po drugiej stronie. Tam też No, siedzą też jest ludzie, tylko być człowiek. może to jest tylko tak, być może po prostu trafiliśmy na gorszy dzień danej osoby, no. No tak, no oczywiste jest, że musimy mieć na uwadze, że po drugiej stronie też są tylko ludzie. No na pewno jest to przykra sytuacja i ja myślę, że ona też wielu osobom otworzyła oczy. Że jednak mimo wszystko to nie działa na takiej zasadzie przyjaźni. Ja się przyjaźnię z wydawnictwem, wydawnictwo się przyjaźni ze mną jako z blogerem. No tylko oni nas traktują przedmiotowo czasami. Nie wszyscy, bo to też trzeba podkreślić, że nie wszyscy oczywiście. Ja myślę też, że taką ciekawą wskazówką może być to, że jednak osoby, które oglądają Instagrama, że tak powiem, lubią wiedzieć, kto jest po drugiej stronie konta. A często młode konta nie pokazują siebie, nie pokazują swojej twarzy i za bardzo nie chcą zdradzać swojej prywatności. A jednak człowiek jest chyba skonstruowany tak, że troszkę trzeba chyba pozwolić tym odbiorcom wejść w swoje życie i pokazać jednak raz czy dwa buźkę. Tak samo jak warto, no teraz to już będzie raczej niemożliwe na ten moment, przynajmniej w tym roku tak podejrzewam, ale żeby wybrać się raz czy dwa na targi książki i poznać tych ludzi na żywo. A jak ci zadam pytanie, kiedy pokazałaś swoją twarz? 2 lata temu. No, a blogujesz od 4? Blogować bloguję, no tak, ale Albo od zobacz, 6 jak nawet. wcześniej, ja bloguję od dawna, ale Instagram mam od 3 lat. No to i tak długo okazałaś na siebie czekać. Rok? To długo? No, ale ja nie mówię, że jestem lepsza, bo ja też bardzo późno pokazałam twarz. Wcześniej nie trzeba było tego robić tak na dobrą sprawę, no bo blog rządzi się swoimi prawami i fanpage na Facebooku też się rządzi swoimi sprawami. Nie masz tutaj Instastory, gdzie możesz dać jakąś krótką zajawkę i coś powiedzieć, tak, coś do mnie przyszło i tak dalej, bo jednak na Facebooku czy na blogu to wymaga większego zaangażowania, a tutaj tylko kręcisz krótki filmik i już jest. I jak gdyby to pozwoliło wypracować nową jak gdyby rutynę. No ja mam ciągle problem z kręceniem storiesów, natomiast w momencie, kiedy pokazałam na Instagramie swoją twarz, to zasięgi mi bardzo skoczyły. Nie, żebym była taka piękna, tylko po prostu przestałam być anonimowa. Nagle się okazało, że żywa istota pisze do odbiorców, tak? No teraz trzeba szukać. Wydaje mi się, że nie ma teraz takiego dekalogu. To jest trudne. Trzeba się na pewno czymś wyróżniać. Jak ktoś ma tę moc, że może nagrywać story i go to nie peszy, nie jest to dla niego trudnością, no to w tej chwili chyba jest najcenniejsze. To jest wartość dodana, to na pewno, bo ja na przykład lubię oglądać story osób, z którymi się mogę też w jakiś sposób utożsamić. A zazwyczaj się mogę utożsamić wtedy, kiedy ja tę osobę widzę i kiedy jak gdyby mogę wyobrazić sobie, że z nią rozmawiam. No przestaje być anonimowa. Wiesz, no dokładnie tak. Czy jest blondynką, czy jest brunetką, czy jest starsza, młodsza, bo to też ma przecież znaczenie. No i ma znaczenie też to, czy na przykład macie podobne poczucie humoru, bo to jednak bardzo dużo osób łączy. Podobny rodzaj humoru, podobny rodzaj zainteresowań, podobny rodzaj spostrzeżeń, więc... Czyli podsumowując to, o czym mówimy, bądźmy sobą, tak. Działajmy bez względu na wszystko, róbmy to regularnie, bez względu na to gdzie, ale regularnie. I nie bójmy się działać, nie bójmy się działać przede wszystkim, bo wielokrotnie słyszę takie spostrzeżenia, albo ty to działasz, albo ty się nie boisz, pewnie albo się ty boję. Robisz. Ciągle się boję. Ja się boję, no, ja się boję, oczywiście, że się boję. Ale dobrze jest znaleźć sobie kogoś, kto po prostu będzie z nami szedł ramię w ramię. Wydaje mi się, że takie duety czy tria to jest już dobry pomysł. I nie trzeba się bać, jak się jest tym mniejszym kątem, zwracać się do tych większych.
No nie mówię teraz, że ktoś ma 200 obserwatorów na przykład na Instagramie i nagle złapie osobę, która ma 35 tysięcy, tak? I będą sobie działać w duecie. No to może się nie udać. Ale takie konto, które jest tam dwa razy większe od nas, wydaje mi się, że bez problemu. Będzie chętne, żeby coś zrobić, coś stworzyć, razem wymyślić. No i to już jest pierwszy krok. Tak, to jest racja, bo z kimś na pewno jest łatwiej, bo ta często jest też tak, że jest ta osoba, która ciągnie w górę jednak. Jak gdyby nie Kaśka, to bym nie wpadła na pomysł podcastu. Więc Kasia jest moim takim... A jakbyś ty nie stała nade mną z batem, to ja bym się nie przygotowywała do tych rozmów. Ale ten bat tu jest bardzo pozytywny, bo widzę, że tak ciężko myślisz. Właśnie nie wiedziałam, jak mam się do tego odnieść. Motywujesz mnie do działań, tak? Właśnie nie wiem, jak się mam do tego odnieść. Także nie bójmy się działać. Nie bójmy się też wychodzić naprzeciw. To znaczy, jeżeli są poszukiwani recenzenci, to się zgłaszajmy. Bardzo często na Instagramie, szczególnie na Instastory, są poszukiwani przez wydawnictwa, czasami przez autorów. Czasami inni blogerzy udostępniają ogłoszenia jakichś pisarzy. Więc można się zgłaszać. Nawet trzeba się zgłaszać. Ale nie wolno się przejmować odmową albo brakiem odpowiedzi. Tak, bo umówmy się, że wydawnictwa też lubią sobie nie odpisać. No ja jak już zaczęłam, jak to już były współprace, wydawnictwa zgłaszały się do mnie i ja wtedy tak sobie pomyślałam, kurczę, no widocznie jest dobrze, skoro chcą ze mną współpracować. Wybrałam sobie 3 wydawnictwa, wysłałam 3 maile i na żadne nie dostałam odpowiedzi. One po jakimś czasie same do mnie przyszły, ale na moje maile nikt nie odpowiedział. No to na pewno jest coś takiego, co podcina skrzydła i wiadomo, że człowiekowi się robi przykro, ale trzeba przełknąć tę gorzką pigułkę, kopnąć się w tyłek, podnieść się i iść dalej. A powiem ci jeszcze coś śmiesznego, bo ja zanim wysłałam te 3 maile, to się solidnie przygotowywałam do tego, jak to zrobić, gdzie pisać, pod jaki adres, co napisać. I trafiłam na poradniki, że nie pisze się w poniedziałek, bo to po weekendzie, to zanim oni się odkopią z maili, przez weekend się nie pisze, bo to nie, to utknie gdzieś. W piątek się nie pisze, bo oni już myślą o weekendzie. Że najlepiej pisać środę albo czwartek, bo to już jest taki moment, kiedy się pracuje. I najlepiej koło 11, bo jak o 8 przychodzą do pracy, to odkopią się z zaległych maili i o tej 11 to już jest tak po kawie, to wtedy ten mail tak wpadnie i na pewno cię wybiorę. I co? Tak, teraz też tak o tym właśnie myślę. No, nikt mi nie odpisał. Tak, okej. Okay. Czyli trzeba przede wszystkim próbować też na własnych doświadczeniach. Nawet jak nie odpiszą, nawet jak odmówią, to pisać za 2 miesiące, za 3 miesiące znowu i próbować. A jak piszą, że nie, to zawsze można zapytać o to, jakie trzeba spełnić warunki. Bo być może chodzi tylko o to, że nie publikuje się regularnie. Fakt, są wydawnictwa, które mają taki wymóg, że musi być 1000 obserwujących albo 2500. Często też jak wydawnictwa szukają i gdzieś wrzucają ogłoszenie, no to piszą, że powiedzmy trzeba mieć 2500 obserwujących. Ale jak masz 2000 i się zgłosisz, to być może twój profil okaże się bardziej interesujący niż kogoś, kto ma 5000. Więc warto próbować. Tak, bo na to nie ma reguły, tym bardziej, że warto sprawdzać na sobie, bo na przykład teraz jest Instagram i teraz jest jakiś taki miernik poprzez te osoby, które nas obserwują. Kiedyś Instagrama nie było, nie było Facebooka, były tylko blogi. Miarą bloga była ilość wyświetleń, nawet nie ilość obserwatorów, tylko ilość wyświetleń, czyli ilość, ale też nie zawsze. Ilość wyświetleń liczona przez blogera była przekłamana, więc to też... Jest mnóstwo takich wytycznych, które się zmieniają i one się zmieniają bardzo często. I prawda jest też taka, że ja już na przykład za tym nie nadążam, tak? Nie śledzę już tego, no bo działam na innych zasadach i z konkretnymi wydawnictwami. Ale też byłam na początku, kiedy wydawało mi się, że Boga za nogi złapałam, jak tam jakieś wydawnictwo do mnie napisało. A to było wydawnictwo, które wydawało wszystko, co jak ktoś rzucił kasą, to wydawali książkę, a potem wydzwaniali do mnie, że termin, a czemu jeszcze nie ma?
Także każdemu się trafiły kiepskie współprace albo brak współpracy. A potem nagle przychodzi taki moment, że tych współprac jest za dużo i człowiek się zaczyna zastanawiać nad tym, czy tą drogą chce iść. I potem nie współprace są ważne, tylko nagrywanie podcastów, robienie zdjęć, filmów, kręcenie. Organizowanie spotkań autorskich. No tak, bo już jak wejdzie na pewien etap, to potem z tego poziomu jest łatwiej wejść, wskoczyć na cokolwiek innego, tak? No chce się więcej i więcej. A ileż można brać książek w barterze i jak człowiek nie nadąża przecież tego czytać. Więc potem szuka sobie innej, kolejnej poprzeczki, która jest zawieszona trochę wyżej. Albo trochę bardziej z boku. Aby. Czyli co, stawiamy na naturalność, na bycie sobą, na szczerość. Nie poddawanie się. Na działanie. Tak, i myślę, że jeszcze przede wszystkim na współdziałanie z innymi. Bo niekoniecznie wydawnictwa muszą nas zauważyć, ale niech nas zauważą inni blogerzy, inni instagramerzy. Przemyśliwasz to, ale nie, jakby nie masz takiego poczucia, że... Znaczy, mnie się bardzo często zdarzyło, niekoniecznie jeżeli o książki chodzi, że gdzieś zostawiłam komentarz, bo z kimś tam rozmawiałam, czy się z nim pokłóciłam i ktoś do mnie napisał, słuchaj, no, mnie się podoba to, jak reagujesz, to, jak o tym mówisz, może zrobimy coś razem. Znaczy, no w ogóle sam fakt, że teraz rozmawiamy, to jest chyba wynikiem takiej mojej reakcji na to, że wy zrobiłyście pierwszy blogbook meeting, tak? Więc gdyby nie to, że ja się zgłosiłam, no to nie byłoby teraz tego podcastu, nie byłoby wielu innych projektów. Ale na pewno nawiązywanie kontaktów i nawiązywanie znajomości z innymi blogerami i instagramerami nie wyszło mi nigdy na złe. Tak. Bo przede wszystkim my między sobą rozmawiamy, my dzielimy się doświadczeniem i też motywujemy się do tego, żeby być lepszą wersją siebie i żeby działać. I za to też między innymi jestem Instagramowi, blogowi wdzięczna, bo myślę, że nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem, gdyby nie to, że kiedyś założyłam blog i potem założyłam Instagram. I bym nie poznała ludzi, moje życie nie byłoby takie. Jednym słowem, wszystko się zaczyna od tych ludzi, którzy są wokół nas. Zawsze. Bo to dla nich tworzymy, dla tych ludzi, a nie dla tej darmowej czy niedarmowej książki. Chociaż na początku może wydawać się inaczej. Tak. Dobra, pozwól mi jeszcze to powiedzieć. Książka nigdy nie jest darmowa. Jak kierowca autobusu zostaje zatrudniony w firmie, to nie przychodzi ze swoim autobusem, tylko ten autobus dostaje od firmy. I oprócz tego oni mu za to płacą. W związku z tym ustalmy to. Książka jest narzędziem pracy. Nie wynagrodzeniem. Więc jeżeli chyba, zgadzamy że to jest franczyza, pracę, to wtedy masz swój autobus. Dobra, sorry. Jak napiszę swoją książkę, to sobie ją sama zrecenzuję, obiecuję. Ale nie, no naprawdę, żarty. Jeżeli decydujemy się na działania w barterze, bo uważamy, że to jest okej, to niech ten barter też ma sens. Nie róbmy nie wiadomo czego. Bo ja działam w barterze. Albo jeżeli nie działam w barterze, to oprócz tego, na co jestem umówiona, robię mnóstwo dodatkowych rzeczy, bo wierzę w to, co robię. I nie uważam, że za wszystko należy blogerowi płacić, ale niech on ma określone wąskie działania, tak? Niech to będzie barter za książkę pokazaną na Instagramie, ale jeżeli chce napisać recenzję na blogu, opublikować ją na Facebooku, nagrać Instastory, napisać 15 recenzji na portalach i w księgarniach internetowych, to niech to będzie wyraz jego dobrej woli. Powiedz, że się ze mną zgadzasz. Tak, zgadzam się z tobą. I tym optymistycznym akcentem. Optymistycznym? Nie wiem. Nieoptymistycznym. Kończymy ten odcinek. Jesteśmy ciekawe waszych spostrzeżeń na ten temat, bo na pewno jakieś swoje spostrzeżenia macie. Chętnie podyskutujemy. Chętnie wymienimy się naszym tematu. Może nawet zaprosimy tak. kogoś do rozmowy z nami, jeżeli ma inne spojrzenie na temat. Ja myślę, że ciekawie byłoby zaprosić kogoś, kto by nam mógł powiedzieć, jak to wygląda ze strony wydawnictwa. Współpraca z blogerami. Może nam się uda zorganizować taki odcinek,
Piszcie nam w komentarzach na naszym Instagramie, czy bylibyście zainteresowani czymś takim, a my będziemy myśleć, czy możemy coś takiego zorganizować. A ewentualnie, jeżeli byście chcieli, żebyśmy jakoś rozwinęły ten temat, to też dajcie nam znać. Niezmiennie Instagram bez.przerwy. Czekamy na wasze komentarze i zachęcamy do dyskusji. I do usłyszenia za tydzień.